Hej, elo, to Miasko, znaście i witam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft Pocket Edition. W ostatnim odcinku właśnie tutaj budowaliśmy pierwsze fundamenty, a w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zrobimy mały odcinek kopalniany. Jak zauważycie, nie mam mojego żelaznego miecza, jest on tutaj w tej skrzyni. Wziąłem sobie... Znowu deszcz. Wziąłem sobie kamienny, ponieważ jestem... Okazało się, że na tym terenie jest bardzo mało żelaza i muszę po prostu je oszczędzić. I żebyśmy... Dzisiaj musimy po prostu uzbierać trochę żelaza, żeby było na później i na teraz. Bo ze zbroi mamy tylko żelazny napierśnik, a to na pewno nie wystarczy. Dobra. Tutaj jak byłem w tej jaskini, to znalazłem tylko i wyłącznie węgiel. Ale chodząc jeszcze tutaj, znalazłem jeszcze jaskinię, mianowicie tutaj. Sobie ją wyeksplorujemy. Możliwe, że skończy się od razu ta jaskinia, jak wejdziemy do niej, ale nieważne. Jest, jaskinia jest. Tutaj wstawię kobla i go wykopię. Jest jakaś jaskinia. Nawet mamy żelazo, nice. I węgle. Też super. Koniec jaskini. No. Taka mała jaskinia z surowcami na start. Wolę teraz te kamienne zużyć kilofy, niż miałbym ten żelazny zużyć. Mam tylko jeden żelazny. Żelaza może mam około 20. Mniej niż 20 chyba było sztuk. Więc musimy uzbierać żelazo, bo niedługo nam się skończy i tyle będzie z żelaza. I właśnie zaraz jak przyjdziemy do domu, do naszej miejscówki, to pokażę wam, co w międzyczasie wykopałem, z czego mógłbym zbudować dom. Bo bardzo fajne bloki z tego można robić. Jak dojdę, to zobaczycie. Jak wrócę do domu, to zobaczycie. Teraz żelazo zdobądźmy. No, jedna sztuka. Zawsze na łopatę. Tu już nic nie ma. O, patrzcie! Takie żelazo bym ominął. No, teraz jest na mieczyk przynajmniej. Albo na dwie łopaty. Albo na jakąś motykę. Też zawsze może być. Chyba jest już dzień. Tak, jest już dzień. No, taka malutka jaskinia. Mała, ale za to treściwa, bo mamy żelazną rudę. Szukajmy jeszcze jakiejś jaskini. Nie chcę mi się samemu kopać, bo jak samemu kopię, to jak zdobędę diamenty, to zawsze potem wpadnę do lawy. I jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie zostawić subika na kanale, łapęcie w górę. I jeżeli już subskrybujecie kanał i filmy wam się nie wyświetlają i w powiadomieniach, tak wiecie, tutaj o pasku, tak? To weźcie kurczak, co to tu robisz? Wciśnijcie ten dzwoneczek obok przycisku subskrybuj. To rozwiąże wszelkie problemy z tym związane. Ale niech sobie tutaj ta trzcina rośnie. W ogóle trzcina na trawie. Aha, woda. Nie, ja chcę jaskinię, nie wodę. Woda to ja mam obok domu. Nie no, zgubię się w końcu. Jak będę tam dalej szedł.
My teraz możemy nawet troszkę zbudować domu. Już wam pokazuję, co zdobyłem. Zdobyłem tyle granitu i tyle diorytu. Oj, granit ja i no dioryt. No dioryt, chciałem powiedzieć andesit. Andesite. Troszkę też dużo węgla zdobyłem. Teraz zdobyliśmy mnóstwo i ostatnio. Zobaczcie, ile mamy. No 13 sztuk żelaza. Bardzo malutko. Patrzcie, teraz zrobię 30 poliszed granit. I aż no dużo tego wyjdzie. To jest można zrobić andesit, ale nie po co mi andesit. Proszę bardzo. Mamy diorytów mamy tak. Prawie 64, prawie 2 razy 64. A znaczy granitu to było. Diorytu mamy aż 2 razy 64 i 16. Spoko. Wystarczy na zbudowanie jakiegoś domu. Mam grzyby jeszcze. Grzyby schowam sobie do skrzynki. Zawsze będzie na farmę grzybów. Dobra, to możemy sobie wymienić te ściany, bo po co z skobla, takie brzydkie skobla byłoby. A podłoga, ciekawe jaka będzie podłoga. FPS-ów. Spoko, loko. No musiał też trochę... jak już tutaj w następnym odcinku może troszkę tutaj... bo tutaj jest poziom naszego domu, więc będziemy musieli tak wyrównać ten teren. Troszkę nawet chyba tej jaskini zakopiemy dirtem. To nie będzie tak, że wiecie, parę... Trzy warstwy w dół od warstwy domku? Nie. Całą jaskinię wezmę, prawie całą dirtem. Zdobytym z tej górki. Bo to jest tak brzydko, tak... I stąd, o. To będę musiał sporo tego naniszczyć. Już nagle 17 FPS-ów. Aj ten Minecraft. I teraz zrobimy troszkę tego domu, a wiecie, mam taki mały pomysł. Że resztę domu to ja sobie może tak sam zbuduję, nie będę tak na odcinku tak budować. Bo też najpierw trzeba wymyśleć, z czego ma to być. Wymiary. No bo jeszcze, to jest dopiero taka ściana pierwsza. Bo to kobel to był tylko do zarysu. Prawdziwy dom to my teraz budujemy. To jest kurczaczek. I czasami na moich filmach słyszycie takie bzzz. To jest właśnie filtr z mojego akwarium, bo mam właśnie akwarium, mamy pewne takie wodne zwierzę.
takie wodno-lądowe. I właśnie tam mam filtr i czasami tak na słychać na filmach, bo jak ten filtr filtruje wodę, jak tak zasysa tę wodę. Przepraszam was za to, bo tak czasami tak głośniej słychać go. Czasami musi troszkę bardziej przyczyścić wodę z syfu. Z brudu. No, no i zbudowaliśmy już tutaj troszkę chałupki, jeszcze pochodnia. Mamy łopatę. Zróbmy sobie żelazną łopatę. Gdzie jest moje całe drewno? Gdzie jest moje drewno? Miałem 64 drewna i drewno mi zniknęło. To sobie wezmę po prostu na Creative. Na Creative te drewno. O. Jak mi te drewno zniknęło w ogóle? Niemożliwe. No kurde. Ale mnie wkurzają. Wkurza mnie ta pogoda w Minecrafcie. Właśnie. Minecraft na komputerze jest. Ma jedną zaletę, że tam nie ma deszczu. Znaczy, że nie ma deszczu, jest deszcz, nawet więcej, ale można tam wyłączyć po prostu w ustawieniach. A tu musimy się bawić, kurde, w wpisanie tych głupich komend. Które są czasami. A jesteś. Czasami komendy tutaj w Minecrafcie na telefonie są znacznie dłuższe niż te na komputerze i trzeba tak się bawić we wpisywanie ich. Kurde, no. Gdzie tam zniszczyło się? A, to tutaj się zniszczyło to. I tak tu trzeba zniszczyć. Jak chcecie, to możecie w komentarzach pisać, co ja mogę, co mógłbym tutaj dobudować. Bo to będzie też taka to będzie też taki sezon troszkę też tak trochę podbudowanie. Więc możecie zaproponować, co mogę zbudować. Nie wiem, co tam może jakąś stadninę koni. Mógłbym nawet konie tutaj posprowadzać. I byłoby fajnie. Jednego już tam oswoiłem. Ale pewnie gdzieś uciekł albo zniknął. To mają zwierzęta minecraftowe. Jezu, ile tego tu jest. No nie, no tu akurat miałeś nie niszczyć, człowieku. Dobra, za chwilę tutaj ukończymy zbieranie tej trawy stąd. No i jak to będzie tak? Tu jest. I tak, o, no może to będzie fajna taka podłoga. Będę musiał jeszcze też
pozbierać tych granitowych, tych wypolerowanych granitowych bloków, bo mam ich za mało. Zbuduję teraz i tyle, ile mogę. Fail, fail, źle. Tak i tak. To zniszczę, bo później będzie taka trawa. Brzydka pod podłogą. Jaj, znowu źle. Nie będę używać tego żelaznego kwilofu. Najpierw będę sobie musiał uzbierać ileś żelaza, bo... Żelaza mało. No i już koniec granitowych bloków. No, teraz tylko luki powypełniam diorytowymi blokami. No miałem jeszcze w ekwipunku, mam. Słyszę konia chyba. Nie wydawało mi się. Lol. Znowu źle. No ładna podłoga będzie. Diorytu akurat najwięcej uzbierałem, więc to jest go mam najwięcej. Nie mam już tego. Nie będę teraz chodzić i zbierać tego. Zbyt długo by zajęło. Zbyt dużo czasu. Jedyne do czego ta jaskinia się nadaje, do kopania właśnie tych kamieni. Tylko diorytu, andesitu, granitu i innych. To muszę zostawić dziurę, bo tu jeszcze pod craftingiem muszę coś złożyć, a mogę tak zrobić. Będą zadowoleni tutaj, tutaj i tutaj. Co za dźwięki dziwne słyszę. Ja już wiem, ja wam pokażę. Już śmiać mi się chce. Konia tu zamknąłem i dlatego tu tak słyszę kopyta. Bo konia zamknąłem, żeby był dla bezpieczeństwa, żeby mi nigdzie nie uciekał, bo nie zniknął. Dlatego słyszałem to. Żeby teraz przypomniałem, że on tam jest. No nie, jest taka jedna komenda jeszcze do Minecrafta. O jest, pokazała się. Toggle down. No, o jest, nie to fall. Toggle down fall. Nie.
No, podłoga nawet może być. No, tutaj granitu nie mam jednego. A może tutaj zamiast granit będzie dioryt. Dobra. Czasami mnie to denerwuje, że blok stawia się nie w tym miejscu, w którym chciałem. Gdzieś tu spadł, dawaj go. Tu mam jeszcze stack. No spoko, ładnie będzie tu wszystko śmigać. Nie, wejście sobie zamurowałem. Dało jeszcze parę. O, już 21 minut. No i mamy teraz granit właśnie na zbudowanie, czy na zbudowanie, na postawienie pod craftingami, pod skrzynkami tych. Granitów. I koniec granitu. Może jeszcze zbudujemy tak. 1, 2, 3, 4, 5, no i 6. To lubię zbudować z tych bloków. A nie wiem, czy wystarczy. Dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Pewnie się zbroja już naruszyła, a nie, jeszcze nie. 6. To już mi się skończyły. Dobra. A tutaj jeszcze poprawię teren trochę. Ale jak nazwać taki odcinek, w którym byliśmy w jaskini, równamy teren i troszkę budujemy dom. Nie wiem, nie wiem.
Podłożę rzeczy do skrzynki. Będzie na zatkanie tej jaskini. Tu są jeszcze trzy, to ale sobie odłożę tutaj, zawsze będą na później, na budowę. Wiem, że screenshota walniemy. Może spróbujemy zrobić tę całą miniaturkę na telefonie. Bo niby się da. Czy wiem, że się da, bo raz próbowałem, ale nie chciało mi się jakoś robić. A teraz spróbujemy zrobić. Jest, poszedł screenshotik. I to już będzie koniec tego odcinka, tak więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Zapraszam do subskrypcji kanału, do zostawienia łapencji w górę. A ja jeszcze coś muszę wyciągnąć ze skrzyni. I zapraszam też do kliknięcia przycisku subskrybuj i do... Kliknięcia przycisku, o krówka, do kliknięcia przycisku tego dzwoneczka obok przycisku subskrybuj. Tak więc, cześć!